jesteśmy już na promie jądrolinii, na promie jądrolinia i tutaj jest taki pokład, w którym możemy sobie odpocząć. Za chwilę pójdziemy na górny podkład. Tak to wygląda. Kafe bar, tu można sobie coś kurwa coś zjeść. Tak wygląda promo od środka. No chyba kafe bar zamknięty, może go otwierałem jak wypłyniemy. Idziemy na górny pokład. Tam też jest kafe bar i słoneczny pokład, sandesk. No. Ale patrz, dywanik jest, elegancko. Tutaj co jest? Tutaj jakieś takie przejścia. A tu jest winda, patrz. To idziemy do góry. Tu są jakieś przejścia ewakuacyjne. Oczywiście zamknięte. Idziemy na sandesk. Tak to wygląda. Cieplutko? No. Hello. Reportaż. Tak jest. Już nakręcamy. Kochanie, kupisz mi taki statek, będziemy sobie codziennie tak wypływać. Tak, kupię ci. Ty będziesz płacić za paliwo. To na urodziny po prostu. Ale chyba się nie mieścisz w budżecie. Zobacz, jakie piękne morze. Piękne. Adriatyckie. Wiem, że będziemy tych pleców. Gdzie? No, to cała ławica. No, mega. Chcę sobie okulary kupić, no. Ja bym tutaj, jego naokoło. Naokoło. Idziemy naokoło, z tej strony zobaczymy również port. No. Tutaj widać pozostałe i kolejkę do wjazdu. Tak to wygląda. Idziemy teraz na górę. To są tratwy ratunkowe. To? Tak. To się otwiera i wpływa. Tak, to wyrzucają na wodę i to się otwiera i z tego wychodzi tratwa na ileś tam osób. To jest szalupa. Tak, to jest szalupa. Taka duża. Tu chyba się kończy ten górny pokład. Akurat to płynie chyba tylko na Wis, ale inne płyną na inne wyspy, nie? No. A to chyba jakiś film. Lasa. No. Okej. Okay. Okay. Właśnie wychodzimy z morza, z portu. I zaraz będziemy odpływać. My już sobie tu, już się tutaj grzejemy. Płyniemy na Wis. I tak wygląda. A tutaj jest Jagodą. Rozpoczynamy naszą podróż, przygodę chorwacką. Zobaczymy, jak będzie. Na pewno będzie fajnie, tak? Tak, gdyby nam się podoba. Mi drugie przespanej nocy, ciężkiej drogi, ale w sumie samo to ładuje. Zajmij miejsce. Jądrolinia się teraz obraca. Tutaj mamy widok na Split, na port. I zaraz będziemy płynąć. Teraz nabierzemy prędkości.
pełna naprzód, tak? Cała naprzód. Cała naprzód. Flaga chorwacka. Ile chodzimy? Tam piętro niżej jest zdecydowanie chłodniej. A jest tam jeszcze listek. Chodzimy teraz tam niżej. Hello! Opalacie się? Opalacie się? Tam piętro niżej chodzi, klimatyzacja jest bardziej tak przyjemnie, jakbyście chcieli. Jaki slow motion zrobić? Albo o, tu jest zakaz wejścia i tam siedzi kapitan. I wchodzimy do portu. Tu jest port na wyspie, a tutaj jest miasteczko Wis. Tam jest stary, opuszczony hotel, taki dwupiętrowy. Nie ma okien, ale do niego sobie biegałem. Tak to tutaj wygląda z starczego wodociściuka. Stoją jachty bezpośrednio przy tym. Tak, testowaliśmy. Tam też jest ten przybrzeże, ale tutaj stawaliśmy. I od razu wiesz. Kolejny nam przynosił do jachty. I stają te jachty. No. Tam kupowaliśmy też rzeczy. No, tutaj zaraz będzie fajna piekarnia. Patrz, stoją skutery i stoją rowery. Ale jak ja tutaj byłem przed, było o wiele więcej tego. Jeszcze to jest końcówka. No i tam właśnie wypożyczają. Tutaj stoją te taksówki. I tutaj będziemy zabijać. Nie wiem, obracę się. Tak to wygląda się, czy nie? No, właśnie ten deptak. Super. To jest świetnie podświetlony wieczorem i tam jest fajny taki kościół. To jest ten konsum, o którym mówiłem. O, tutaj są te restauracyjki takie. Patrz, tutaj wieża, nie, to jaki zamek był. Jest jakby wiesz, czas się zatrzymał. Ale to jest pomóżka, najpierw.
Tutaj wieczorami przepływa jakiś statek. Ja tutaj byłem akurat. Milion młodych ludzi ubranych, wiesz, płynęli na dyskotekę. Wsiadali na ten statek i płynęli. Nie wiem gdzie. I to będzie nasz hotel tam dalej. Tutaj widzisz, jest ten nabieżnik do portu. Tu jest biały. Nie wiem jak, na jakim kolor świeci. No. O, tam palmy. Tu jest stacja paliw. Ja chcę parfej, stoję na tym, na cumach. Znaczy na, wiesz, kotwicy. I wpływamy do portu. No. Tak jak będziemy tutaj sobie łazić. Nie. Patrz, jakiś jeszcze kościółek. Małe palemki. No, tam na tej plaży będzie się fajnie pływać. O, takim jak ten pływaliśmy. Takim dużym. Już tam ktoś czeka. Godziny to wiesz. Piwo wypiliśmy. Patrz, jakie to ogromne. Koleś jest nisko. To pewnie na piechotkę będziemy. Czekają kolejny na wpłynięcie. Tak to wygląda. Zróbmy tych chodzą. Thank you.